Boże, Węgry nie opłacają armii. Czechy nie opłacają armii. Ja nie opłacam armii. Niedźwiedź, ja nie grałem w tą grę 2 tygodnie, jak się wojskiem rusza. Stary, ja ostatni raz grałem w tę grę jako Hin Kajafa, to w ogóle inny świat. Co do... Dostałem w tyłek od buntowników, 5000 buntowników. Chwila, dlatego, że nie opłacam armii. Jak ja miałem plany w ogóle? Nie pamiętam nic. Więc ja chciałem... A nie, chcę tu być, niedźwiedź pomocy, ja się boję. Ja muszę fort zbudować. Po co mi fort w Krakowie, ty mi powiedz? A, bo Wawel. Szalone, głupie, lepiej postawić w nowym sondaczu. O, Milan chce do mnie sobie bierze. Kiedy przenoszą ci fort z Wawelu do nowego Sącza? Jednak tam nie przeniosę, bo jest tam full budynków. Co tam coś postawił w ogóle? Polacy. Weapons manufacture. Okej, to z tego nie skasuje. Ja wiedziałem, że ci nie wolno ufać, jak mi doradzałeś z ideami. Ja to wiedziałem. Że nie doradzałem ci z ideami. Ja się pytałem, czy lecieć na początku quantity ofensywne czy quality, a ty mi powiedziałeś defensywne. I poszedłem w defensywne. Defensywne są okej, jeżeli się w nas wbijają. No, jak się wbijają i od razu mają 0% na forcie, no ja pierdzielę. Uwaga, stawiam fort na granicy z Bizancją. Uwaga, atakuje Neapol. No nie, no Bizancjum robi na mnie siatkę szpiegowską. O, będzie przejebane. Co tu się dzieje w tej grze? Konstans należy... O kurde, rzeczywiście powstał. Czyli należy do Ulmu. Nie ma Ulmu! Ta gra nie ma sensu. Boże. Co się odjebało tu? Mam 8 administracyjną. Oho. No, jestem strasznie zacofany. Mam 4 korupcji. Będzie tylko gorzej. Jeszcze w Imperium w ogóle robią jakieś dymy. Co tu się dzieje? Oni są senatem. Właśnie widzę. Wyzwolić to Verden. Ach, nie wyzwoli. A mamy hajsów w kurii. Weź to wszystko, ukradnij. O, wiesz mi, chciałbym. To chcesz to Memmingen, czy na pewno nie? Nie, po co mi? W sumie o, chyba patrzę, osobny state. Patrzę, czy to jest state jakiś u ciebie? Nie, osobny. No, nie opłaca się. Ale mają sukno! Ej, to jest 25 developmentu! Ale ja tego nie skoruję, mam taką zastosowaną technologię administracyjną. Ale dostaniesz za free praktycznie, ja to podbijam teraz. No ale to ja będę musiał się skorować. Nie idź no. Ja będę musiał to skorować. No nie idź no. Ja będę musiał teraz 9 administracyjną. Nie masz wyboru, niedźwiedź. No i zawoła. No i koniec dobrobytu. No nie, tylko nie opłacaj armii jak coś. Zastracisz dopiero hajs. Nie no, ja wciąż na tak po tym armię tam na plusie, tylko że... Co to za życie? Gdzie? Tam gdzie mam kopalnię złota. Ja masz agresywnej ekspansji tak ogółem? 0. Okej, okay, dostaniesz 30. Coś ty mi dał. Memmingen. Tylko Memmingen? No. Boże, 117! Mam teraz, mam deep pointy na minusie. O nie. Koalicja na sobie! Nurembergi! A mówiłeś, że masz 58 zero. Agresywnej ekspansji, ciuru. Mówiłeś, że masz 0. Ale nie miałem claimów na to i to mi to dały. O matko. No nie. Jezus, tworzysz na mnie koalicję. Coś ty zrobił. No i oni wszyscy wchodzą w koalicję, tylko mnie jakiś Memmingen gówniany mam. Coś ty zrobił. Jedna gówniana prowincja, która... Czy to jest z Milanu? Nie. Przestań dawać mi prowincję. Przepraszam. To jest silniejsze ode mnie, jak ja widzę agresywną ekspansję, to myślę sobie więcej. Agresywna ekspansja to jest tylko liczba, pamiętajcie nowi gracze. I północne Niemcy przeciwko mnie. Gdzie jest w ogóle wojna lig? Czemu lig nie powstały? Jakbyś miał dyplomatyczne, to byś tak agresywna nie skoczyła. Zapamiętam, jak następnym razem będę miał króla debila. Kurczę, zatrzymałeś mi progres w integrowaniu Węgrów. No, to była nasza jedyna nadzieja, że ja się powiększę od tych Węgrów. No. Ej, w sumie rzeczywiście, bo dyplomatyczna reputacja ci teraz spadła. No.
To wypuść taką Asana czy coś. To Węgrów? Nie mam Ingę, mam z Węgrów, a później Kowasala? Mam Ingę, mam wypuść. Boże, dalej powstaje koalicja. Wszyscy chcą mnie zjeść, bo zjadłem jakiś. Ale ode mnie. Ale. Ode mnie odchodzą. Bo chyba idą do siebie. Mi dałeś, bo tylko mam Ingę? Tak, dałem ci tylko mam Ingę i pieniądze wziąłem. Nie, może pieniądze się obrazili. O, w mordę jeża, no północne Niemcy przeciwko mnie. Baden jeszcze, Baden. Ja wciąż tego nie skorowałem, nie? Bo ja nie mam sacu. Dupiłeś mnie. Jeszcze brakuje, żeby Lukasz przyspieszył grę. Ale Francja ile ma fortów? No przecież wtedy próbowaliśmy przez to Francję przejść. On ma całą linię w ogóle Maginota tu zabudowaną. No tak, a my się czemu się zatrzymaliśmy wtedy? A nawet Bizancjum nie ma tak wiele fortów, muszę powiedzieć. Oni ja chyba tak. Nie wiem, czy tak forty po prostu od początku gry nie stoją. Wracam do nieopłacania mojej armii, czyli do tego, co robiłem wcześniej. Proszę przestać dawać mi prezenty, które dają mi. No, wrogów. Możesz fortakcy wziąć teraz. Nie, bo one mnie kosztują. Nie są za darmo. 2 miesięcznie. Z moją technologią. Stary. Ja 12 muszę wziąć to szybko. Ty też powinieneś zresztą. Ale jaką? Ja już mam. Już mam 12 militarną. O, to dzień dobry, dobry wieczór. Ja nie. Ja jestem jeszcze 100 lat za. No. No za kim, no? No powiedz, no pochwal się. Wszyscy za się M, no, za M. Za małpą, no. Za Memmingen. Za Memmingen, tak. Jesteśmy tą koalicją normalnie. Ale mnie rozjuszył. Sorry, no. No rozjuszył, no. Będziesz mi to wypominał teraz cały czas. Tak, ja to na odcinku pokażę i powiem, nazwę te miniserie Przyczyna upadku Austrii. Co chwilę będą takie przybliżenia na twój papa Lestate. Dlaczego Austria upadła? Bo to już jest pewne, że upadła, ale trzeba jeszcze się dobrze wybronić. Dlaczego? To ja sobie też koalicję zwiększę i przejmę część twojej. Nie. Ha. Oni nie odejdą. Oni jak mają wybór ścisnąć mnie albo ciebie. Już. O nie, żeby zrobić Królestwo Boga, potrzebuję Welsz Tirolu. Czyli tej południowej prowincji Tirolu. Będzie wojna. Tego mojego pięknej prowincji. No. Ale tak szczerze mówiąc, nie da rady tego zrobić. Co ty Królestwo Boga? Ale to już nie da rady tak czy tak zrobić, bo potrzebujesz Saluzo do tego. A Saluzo jest kuźwa pod... Torino potrzebuje, które mi zabrali w sumie. Która jest Saluzo, a Saluzo jest pod Francją. Jak ja się znalazłem w sojuszu z tobą? Nie wiem. Bo Lutal nie gra. Z Lutalem byłoby jeszcze gorzej, oj nie. Ale nie byłby z Lukasem byłby. No i koniec, i misja Counter Reformation dostaje 25 prestiżu. I offer concession też, i wszyscy co brali udział w Council of Trent dostają plus 50 opinii ze mną. I robię misję Back the League, dostaje, o kurde, stabilność, jak stabilność szybko stracić? Fuck, no i nie wiem jak stracić stabilność szybko tak fajnie. A bankrutować nie chcę. Ale ześ rzeżur. Kurwa, cały granula dla papieża zjadłem. I teraz udaję niewiniątko. Jakim cudem miałem jednego żołnierza więcej niż mieć powinienem. Co? Jednego żołnierza? No. Płacę więcej niż powinienem płacić. Tak jeden żołnierz stoi, kuźwa, taki nowy rekrut, biedna pierdolona piechota. I zużywa... na mnie pieniędzy cesarskich, przez co bankructwo jest w kraju. Właśnie tak to wygląda. Przez to kolesiostwo. Bo, dobra, powychodzili z tych koalicji, masz farta. Chyba ty masz. White Peace. Kolego, zaczyna się. Co się zaczyna? Unia czy wojna? Gotuj się. Co się zaczyna? Się boję. Religijna wojna, dostałem kasus belli na Munster, żeby go nawrócić na jedyną słuszną wiarę. Nie rób tak, ja się boję. Które to monster w ogóle? Brunswick. Ścierwa. Chodź, powiedz, idziemy walczyć. Nie, ja idę gdzie indziej teraz. Mogę ci powodzenia życzyć. Idziemy zabijać, chodź. A ja mogę papieża wziąć jako dowódcę. A, bo ja teraz mam militarnego papieża, zapomniałem.
Papież trzygwiazdkowy dowódca. Deus Vult. Prawdziwy krzyżowiec. Wiesz, na czym się przejedziemy podczas tych wszystkich wojen? Powiem ci na czym. No na czym? Mój Boże, co to było? No właśnie, przejechało się. Przejedziemy się na Manpowerze. Ja teraz go zbieram. Powiem i mam go prawie 50 tysięcy i lecę, mam dwie armie. Jedną najmusów, drugą armii. I tą najmusów wysyłam na poważniejsze misje. Czy roku co będzie potrzeba. Bizancjum jest w Grenadzie. O kur... Co robiście? No i będzie ciekawie w końcu. No, gratuluję, Zdewik, no. I takie akcje to ja rozumiem. A nie, nie chcemy oblegać papiestwa, bo nie, bo mamy Wargola, Huldul. Kogo to obchodzi? Kto gra na jakieś Wargole w ogóle? Ja go wyzywałem. Wyzwałem Lukasa, twoja matka jest hamster chomikiem. And your father smells elderberries, czy jakieś tam, nie wiem, stare coś. Donna mamma. Es chujo chita. Es chujo chita. Wziąłem ideę quantity. Co? Ty masz w ogóle hajs, żeby opłacić wojsko podczas wojny? Tak, no hajs to ja mam. Tylko... Nic poza tym. A wiesz możliwe, gdzie troszkę ci deep pointów zniknęło? Jak uwalniałeś dwukrotnie prowincję od Szwajcarii. To może być prawda. Pamiętaj o rampach. Pamiętaj o rampach. Zabijemy ich atreszonem. Ja to buduję, gdzie popadnie. Buduj to tam, gdzie masz forty. Jak wejdą, to umrą. Nie wierzę. Czy to możliwe? Printing press u mnie? O kurde. Chyba tak. Albo nie. Albo gdzie? Czekaj, co jest? A nie, u ciebie. U mnie. Ale dostałem już plus 20 na dzień dobry gdzieś. A tak. No i to jest to. No i dostałem punkty. A. Kurde. Dyplomatyczne też? Tak. O. Zgadnij co? Hmm? Armia mi utknęła w Awinionie. Jak wracali z Aragonu. Słuchaj, spokojnie, bo on za chwilę będziemy wczytywać, więc on pewnie zapisał, zanim to zrobiłeś. Wierzę w to. Że jesteś chyba jedynym graczem na całym świecie, który nie wziął ekonomicznych quality i quantity. No, ciekawe dlaczego? Wszyscy wzięli. Ciekawe to. Dlaczego? To jest nagrane. No, chyba w pierwszym odcinku, jak się ciebie pytałem. Jest nagrane. Wiesz, no... A jednak ja wziąłem quality. Ja wiedziałem. Dzwonię na policję. No, zapytałem się, czy tam ten... No, powiedziałem, że jesteś bardzo dobrym i może ci dadzą prawo przemarszu. Ja nie wiem, czy dadzą w ogóle z rywalem. Da radę. Wysłałem prośbę. Słucham oferty. Oddam ci Awinion, kup na mnie, on obchodzi, wkurza mnie tylko. Ci mówiłem, że ten Awinion to jest złoto. Trzeba mnie na rywala wdrać. Wyśmił mnie ten Awinion za free. Trzeba było jak z komojki na początku rzucać? Tak. Mieliśmy się dogadać. Ale co, tak za nic to prawo przemarszu. Nie, bo już mogę też krucjaty na ciebie wziąć czy coś. No dobrze, nie będę taki. Wspomogły słabszych graczy. Teraz to już nie chcę. Nie, zostaw. Co ty zrobiłeś z tym Aragonem? No właśnie myślałem, że ten Papal State też tam wejdzie, bo tam już chyba wszystkie nacje są na tej Iberii. Znaczy nie, ja... Maroko mi przeszkodziło. Ja agresywna, ponieważ u ciebie już 50 zbliżała. A ja wolałem tego nie ruszać aż tak. Agresywna ekspansja to tylko pojęcie. Tylko liczba. No. A to Maroko się wbiło w Aragon, tam Granada, Bizancjum, Leon, Kastylia, Francja, Irlandia. Dobra, idź tam do swojego kolegi dołączyć.
Może jakieś dziękuję, że wyzwoliłem te twoje armię z obozu? Dziękuję, kochany znajomy. Miałem skrzyżowane palce. Nie anuluję tego przemarszu, ja z niego będę korzystać do końca świata. Ono jest za cenne. Niedźwiedź jesteś? Jestem. A, właśnie ci nie ma. Nie, myślę o tym, co bym zjadł, gdybym tu nie siedział. Ale siedzę. Kurde no. Co mam do jedzenia tutaj w domu? Niewiele. Patrz, co Irlandia wzięła, Sjeland. I Gotlandię, o kuźwa. Boże, moje punkty dyplomatyczne rosną, nie wierzę w to. Ale co Francuzi odpierdzielają? Wystawili statki transportowe na granicy tutaj morskiej ze mną. Znaczy ogólnie na całym wybrzeżu morskim moim. Może będą chcieli cię zaatakować tam. Tak, pod 1000 desantów z każdego miejsca. Ja pierdzielę. No nie. Niedźwiedź, ważne pytanie. Nie. Jolo? Nie. Boję, nie, czy Maroko da zaatakować. Ja troszkę się cykam. Dobra, już tyle razy te rzeczy spierdzieliłem w tej grze, że ta jedna mnie nie zbawi. Jak ten zintegrował jeszcze? O mój Boże, nie! Nie! Dlaczego? Jak tego doszło, nie wiem. Ja mam tam wojska, zaatakuję go Tiberi, dobra? Czemu mnie zaatakował? Co ja mu zrobiłem? O matko. Czemu my? Czemu nas? Woli, żeby wiesz, zrobił jakąś małą armię, znaczy ten, no mogę w sumie wziąć teraz. Wiesz, że w ogóle Węgry nie opłacały fortu? O ja pierdzielę. To jest strasz, ale nas. To jest dramat, kuźwa no. To jest dramat. Szkoda, szczerze Maroko podbije. Ty nie masz w ogóle armii. Robię właśnie tam najmusów. Ale mówię, ja się od niego w Iberię chociaż tyle na razie. Też mu nie wiem, porty poblokować. O, płynie flotą. 27 galer. Czy to jest wyzwanie? Is it threat, Master Jedi? Idziemy zgodnie się napierdzielać z Lewikiem na morzu. Zobaczę. Kurde, ja chyba nie mam flagshipa niestety. Dlaczego nas? Ale ja na morzu z nim, no może niezbyt tak wygrywam, tak średnio idzie. Czy zaraz zaora na tym morzu? To jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Dobra, wygrałem. Twoje armie by się przydały. Ale to biła 7-30 tysięcy. Ja się boję tylko tą dyscyplinę zobaczyć jego. Będzie tragedia. Idzie. Ej, ja dopiero tutaj truchtam. Dobra, no to tak, kolejna wojna. Uważaj, co ty robisz? Cofnij tą 30, cofnij tę 30! Uciekaj stamtąd teraz, bo jak cię tam może dorwać? Ja chciałem się podpiąć pod ciebie. Ale tam nikogo nie ma mojego! Byli jeszcze jakiś czas temu. Czemu on mnie zaatakował? Próbujemy się w niego wbijać? Nie ma opcji, żeśmy to wygrali. Mam gorszą technologię, nie? Oho. Nie, tam nie ma najgorsze. Ty, mam pomysł. Patrz. Jednak nie mam. Wbijają się w nas. Ja się boję. 2000! 2000! 125 dysy! On ora! Dobra, idziemy na rozmowy pokojowe? Nie no, jeszcze powysyłamy no. 1800! Jego morale są chore. Ale to jego dyscyplina robi robotę. 125% dyscypliny. Polska idzie! When the wind hussars arrived! Wycofuję się. 33 tysięcy. O kurde, z 50 tysięcy ludzi straciliśmy po tej bitwy na jego 15.
Wysłać im Whitepisa? No i tak nic w tej wojnie nie robisz, no jesteś w Maroku. Jestem na Iberii. Super. Przydatny. Będę mu wyperswadować, żeby się poddał. Okay, my friend, you lost the rule on the sea, and I'm conquering not your yet. I'm not conquering yet. Your Iberia, so it's time to surrender by okay. Your side. Are you not actually conquering Iberia yet? I'm already going, and well, I have Vien. I got Iberia. I got Iberia. Where's the wind hussars? There's no wind hussars. Nie chcę się poddać, pomimo, że nie uznaję jeszcze porażki na morzu, ja go nie rozumiem. Dobra, wybijamy się tam wszystkim. 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 Lewizo? Tak. No są to wzgórza na nasze fort. No wbijaj, już, nie. Wbijaj. No wbijaj! Się zdechnę, gdzie ty jesteś? Jestem obok, no. Bo Polska tam się wbiła w jakieś pojedyncze jego staszki. No, 2000. Już teraz wbijaj! Okej. Okay. Masz 13, chcemy, żebyś ty tutaj pierwszy się wbił, no. No, bo inaczej lipa. Tracę tylko, dobra, no, chciałem powiedzieć, tracę tylko dwa razy więcej, ale jak wbiłeś, zaczęliśmy tracić 6 razy więcej. Gdybyś tutaj jeszcze miał tą swoją armię tamtą, to może byśmy ich tutaj zatrzymali, ale tak to oni to wygrają. Dobra, jeszcze Wind Hussars się wbija. Nawet jak Polska przyjdzie, to nie, to nie ma sensu. To co, konferencja pokojowa? Nie no, po co? Zaraz nam i tak wyślą. A nie, no idziemy do nich się dogadać, co chcą. To już jest ta wojna, wiesz, ostateczna. Przyjdzie nas zaorać i tyle, no już teraz nie będzie dalszych tych. No tak, ale tak czy tak będziemy się dogadać na pokój. Dążymy już teraz, żeby kompletnie... Ale myśmy to już przegrali w tym momencie, to nie ma się o co dogadywać. No za chwilę wyślą nam po prostu jakiś tam rozejm, że tam nie wiem, rozbierze mi Węgry, tam nie wiem, zabierze ci powiedzmy południowy Neapol. My to zaakceptujemy, bo innej opcji nie ma. I tyle. Okay, I think it's time for surrender. What do you want? I'll send him with pizdu. Well, I will not take anything from himself, I think. So, from the vassals. Ah, I thought you taken something no, from me. No, just the vassals. And in the peace deal, Rome. No. Well, I could. No, I can't. What? Okay, I hope he will wait 2 months because I recover my fleet and I won't crush you one more time. Okay, waiting. Have you flagship? Yeah, I do. I forgot. Idę dalej na południe. A armię tam. Halo, twoja armia, to jest potrzebna, już ją wysyłaj. Idę. Już to nie ma znaczenia, bo i tak. Tam są farmlandsy, oni nas zaorają. O, jeszcze na ich porcie. No to na pewno. Zdaję na szczęście minus za rzekę. Dobra, i wielka bitwa morska teraz. Gdzie? A, jest. Ja to dostanę w pierdziel teraz, chyba że liczba ich przewyższe po prostu. On ma więcej handlowych. Dobra, wygrywam z nim chociaż na morzu. Odrzucili moją propozycję pokoju. Miał zerwać sojusz z Rosją. 134 tysiące staku na jej prowincji, Maroko mi prowincję zajęło. Czemu ty masz armię w Maroko? No kurde, no. Nie powstrzymywałeś mnie przed wojną z Maroko. Wysłał ten? Co wysłał? Policję. Mówił, że nic bezpośrednio od ciebie nie chce, weźmie od wasali. Nie jest to prawda. Wziął, chciał wziąć z Austrii Polski. Ja ci powiem, że ja cały czas Iberię mu oblegam, jesteśmy na plusie. Mamy minus 52 warscora! Jak jesteśmy na plusie? Wygrałem 2 bitwy morskie. Co tam wysłałeś?
pochwal się, no wszyscy się pośmiejemy. No nie no, w sensie wysłałem mu no, sensowny w miarę, tylko że... No. Tylko że on wysyła bardziej sensowny. Kolubara... Szendro... Decline. Co? To nieźle, tam mistrz negocjacji, kuźwa. Trzeba twardym być miękkim. Dobra, pójdę spróbować odbić Parmę. Niech przejdą przez moją... Niech przejdą przez te... I dare you! Niech przejdzie przez te dwa forty w Alpach. Pozdrawiam! To było? To pójdziesz w Najmusów? No jestem Najmusem, w armii Najmusów, tylko jedna w Maroku. Zostaw mnie! Ja tam nie prześladować. Greku, ty jebany ty. Zostaw moich katolików! Ej, po armii Najmusów, przynajmniej nie musisz ich opłacać. Laurek z oczy mi wskoczyło. Nie znasz pojęcia pokoju za wszelką cenę, co nie? Nie. Wydymałeś mnie bez wazeliny z tym Maroko. Po co ci było to Maroko? Bo byłem ututkłem, nie wiem, to i masz papel kapyli, jest super! Zajebiście! I co ci z tego przyszło? Po co ci ta papel kapylia? Robię zachodnie Imperium Rzymskie, zostaw mnie! Zajmę mu Grenadę! Ja robię postępy, a jak u ciebie? No nijak no, zaraz ci Rzym padnie. Co kurde Rzym? Rzym nie pada. Idę mu, kurde, flotę wysłać na stolicę. Leave me alone, you bastard. Well, Nichwish doesn't want to peace out. I know. He's going to fight to the last Italian soldier. But for him. You lost two decisive battles on the sea. You got stuck back on land. Never mind. Just accept your faith. Jakby się tam się zdesantował w tym Bizancjum. W Konstantynopolu. To byłby pstryczek. W sumie. Ale muszę dojść do jakiegoś wybrzeża z wojskiem. Jeszcze laguję z trójki na dwójkę. Wbijaj się w tę Rosję. Wbijaj się. No chcesz, żebym się dezantował? Nie, czekaj. Ale tam masz obok na forcie. Oni to jest fort w górach, w górach. Wbij się w nich. Moje armie tam pójdą. Większość armii Zewika jest na południu. Nie dotrze to na czas. Zabijesz tych Rosjan. Ej, czekaj, bo on mi wysyła trusa, gdzie ja po nim tracę tego stabilność. Dawaj, 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 dawaj. I teraz ja idę. Spróbuję. Ej, ja po 1000 tylko, tracę. Tylko wytrzymaj. Tylko wytrzymaj. Nie ma opcji. Wytrzymaj. No nie! Coś ty no, zrobił! No, nie wytrzymałbym. No ale jak moje armie tutaj były ale, obok! Ale ja ci mówię, że on mi wysyła trusa, gdzie ja tracę stabilność. On by mnie wymęczył po prostu teraz. Mówię, że to nie ma sensu. Ale my i tak przegraliśmy, no to co za różnica. Myśmy przynajmniej wygrali. No to wygrywasz teraz, no. Nie, no teraz to już to przegramy. Tak on Konstantino ode mnie w ogóle chciał, żebym mu oddał. No ja pierdzielę, to jest ta prowincja. Całe Maroko! Ale żeś mnie zostawił. Ale żeś mnie wydymał. No ale mówię, nie idź tam. Ja już chciałem się na to Bizancjum desantować. Ale ty chciałeś się poddać. No. Ale ja ci mówię, ja się poddaję, bo ja stabilność tracę już drugi ale raz. Ale co różnie, i co my teraz zrobimy? I tak już nic nie zrobimy. Bizancjum nas zje, Francja nas zje. No ale szczerze mówiąc, tak już myślałem od pierwszego odcinka, jak już, znaczy, nie, jak z Francją nie wygraliśmy, to aż czułem, że nie ma sensu, nie ma opcji wygrania. Pomimo, żebyśmy się starali, bo my, szczerze mówiąc, mieliśmy najmniej opcji rozwoju ze wszystkich, bo ciebie blokuje Hre, no nie licząc oczywiście unii personalnych. Ale ciebie blokuje Hre, nie blokuje Morze Śródziemne. Po co ci było to ma... Po co ci była ale szczerze, taka by? Ale szczerze mówiąc, teraz jak myślę, to rzeczywiście zrąbałem. Cicho, bo mogę się rzeczywiście desantować na Bizancjum od pleców. Mogłem pójść na Mameluków, rzeczywiście. No mogłeś! Mogłeś. Bo nie graliśmy dwa tygodnie! Wypadłem z formy. Boże! Mój piękny kraj!
Tak, a to Galicji i Wołynie. A, taj dobił. Ten Austrian Jedisan. You have taken everything from me that I was fighting in that war. You've taken my Morocco. You're breaking my potential beautiful border for Mare Nostrum. I was creating a Westeron Empire and you destroyed it. Mam miliony pożyczek. No co ty nie powiesz? A na dzień dobry, na początek wojny wziąłem 5 pożyczek, żeby zrobić armię najmusów. No właśnie, najmusów i to jest problem! Masz coś jak manpower! Istnieje takie pojęcie w tej grze. Dammit. To jest przeżytek, manpower to tylko liczba. Ale mam imię fortów na Francji, jesteśmy gotowi. Spokojnie, niedźwiedź, czeka, trójce się odbijemy. Wątpię. To nie jest gra dla nas. To jest gra dla Zlewika i to jest gra dla Lukasa. Francja i Irlandia nie mają szans z Rosją i Bizancją już teraz. Wiesz, co teraz spokojnie, zrobię? Zaraz kończę ekonomiczne i quality, to się zacznie. Wow. Wow. Wówczas. Bym miał już quality zrobione, gdyby ktoś mi nie powiedział inaczej. Czekaj, czekaj. Co? Uwaga. Robię manewr. A, wojny leak robisz? To w sumie nie jest chyba wojna leak, bo to powiedziałem taką wojnę zwyczajną, a nie jakąś tam. Austria, byłaś wielka i potężna, twoja ekonomia była prężna, ale przyszły imperialistyczne gnoje i zabrały ziemię twoje. No i stało się, no. Minus 20 przychodu. Czyli odcielić już zrobicie border gola w dwóch prowincjach, w dwóch rejonach, na Litwie i na Morzu Czarnym. Szybko, desantuj się. Proszę, 14 sierpnia jeszcze, 14 september. Jeszcze kurde, miesiąc. Dalej, będzie przed Bizancjum. Ty dzielny, szybki, kurde. Z demonem prędkości. Jestem w Tunezji przed Bizancjum. Mam nadzieję, że słyszy. Echo, jak się śmieje w twarz, kurde. Jeszcze, nie, mamy trusa chyba, bym go wyzywał jeszcze. Ojej. Ile masz pożyczek? O kurwa, 17. To ile? 17. To ja miałem chyba 7, nie, 8 lub 9 miałem. Mówię, tamta wojna to mnie zniszczyła, nie ciebie.